Oglądają Państwo program Dzień z Republiką. Witam serdecznie. Dzień dobry. Również mówię swojemu gościowi. Krzysztof Świątek, redaktor naczelny Polskiego Radia. Dzień dobry. Polskiego Radia 24. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Panie redaktorze, na początek to, co wydarzyło się w Senackiej Komisji Ustawodawczej wczoraj, która odrzuciła wczoraj wieczorem poprawki Prawa i Sprawiedliwości do projektu uchwały upamiętniającej świętego Jana Pawła II w 103. rocznicę urodzin. Bardzo proszę, na początku posłuchajmy jeszcze komentarza przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Pięknie nam państwo opiłowaliście naszą uchwałę. Już wiele tygodni temu zwróciliśmy się z wnioskiem jako największy klub parlamentarny w polskim Senacie o przyjęcie uchwały w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Ta inicjatywa, ta uchwała była reakcją na konkretny, skandaliczny, bezprecedensowy atak na osobę Jana Pawła II w konkretnej stacji telewizyjnej, w TVN-ie, w konkretnym reportażu. Użyto obrzydliwych, zgranych, sprawdzonych w atakach na Kościół i na największe autorytety Kościoła polskiego sposobów, a mianowicie sięgnięto po fałszywe, tendencyjne, obrzydliwe materiały spreparowane przez Służbę Bezpieczeństwa. I chcieliśmy jako Izba Wyższa Polskiego Parlamentu odpowiedzieć na ten uzasadniony sprzeciw, na ten uzasadniony ból polskiego narodu konkretną uchwałą. Uchwałą, która bierze w obronę Jana Pawła II. Nie mogliśmy się doprosić marszałka Senatu o to, ażeby tej uchwale nadał bieg, ażeby włączył ją do porządku poprzedniego posiedzenia Senatu, kiedy ta sprawa rzeczywiście była pilna, kiedy była paląca i kiedy była najbardziej aktualna. Mało tego, w Senacie padło po raz kolejny z ust marszałka Senatu wiele skandalicznych sformułowań, w tym to najsłynniejsze o tym, że gdyby Senat za każdym razem zajmował się atakiem na tą lub inną osobę w tej lub innej stacji telewizyjnej, to nic innego byśmy w Senacie nie robili. Ja protestuję przede wszystkim przeciwko temu całemu tłu, o którym mówię, w jakim ta uchwała najpierw była bezprzykładnie blokowana przez marszałka Senatu, później ośmieszona, a następnie w taki sposób przekształcona, że jest właściwie zupełnie inną uchwałą. No robicie państwo wszystko, żeby Panu Bogu dać świeczkę i diabłu ogarek. I jeszcze do tego dodam stanowisko. W proponowanym tekście Senat Rzeczpospolitej Polskiej wyraża szacunek dla dzieła Jana Pawła II i jego wkładu w dzieje Polski, Europy i świata. Jednocześnie Senat Rzeczpospolitej Polskiej uważa za swój obowiązek wobec przyszłych pokoleń przypomnienie, że Jan Paweł II był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka i obrońcą ubogich we wszystkich zakątkach świata. Okazywał szczególną wrażliwość na prawa ludzi i sprawiedliwość społeczną. Był rzecznikiem dialogu społecznego, przezwyciężania podziałów i budowania jedności i wspólnoty państwowej podczas kanonizacji królowej Jadwigi. Jan Paweł II podkreślał, że polski czyn powinien łączyć, a nie dzielić. Czytamy. Panie redaktorze, jak możemy skomentować tę sytuację, bo wydawało się chociaż przez chwilę, że w tym temacie wszyscy będziemy zgodni. Znaczy, w ogóle jak się zastanawiam nad tym, że jeszcze, no myślę, że kilka lat temu, gdyby ktoś powiedział, że w Polsce trzeba będzie bronić dobrego imienia Jana Pawła II, no to chyba zostałby wyśmiany albo wykpiony. Wydawało się, że akurat Jan Paweł II to jest autorytet, który stoi ponad wszelkimi podziałami. No. To byłaby rzecz wręcz niewyobrażalna, żeby była konieczność w ogóle obrony Jana Pawła II. Ja się tutaj odwołam też do tych słów przytoczonych marszałka Grodzkiego, że gdyby Senat musiał zajmować się uchwałami dotyczącymi tej czy innej osoby, to niczym innym by się nie mógł zajmować. No jeżeli, przepraszam, dla marszałka Grodzkiego Jan Paweł II to jest ta czy inna osoba,
no to tylko tym samym marszałek wystawia sobie świadectwo. Tu chodzi o to, że Jan Paweł II to jest osoba utożsamiana z Polską. Na świecie. To jest utożsamiane z polskością, jest utożsamiane z obaleniem komunizmu w ogóle na świecie. Jest utożsamiane także z tym, że jest po prostu no, w najwybitniejszym z rodu Polaków, na pewno w tym ostatnim mijającym stuleciu. I w związku z tym no, mieliśmy do czynienia z tym skandalicznym, zresztą zawierającym błędy i takie niedopowiedzenia, manipulacje tym materiałem wyjściowym, tym tak zwanym reportażem, bo ja tego w żaden sposób bym reportażem nie nazwał, zresztą seria publikacji prasowych, także chociażby w Rzeczpospolitej wcześniej mierzyła się z tymi materiałami, mierzyła się z tą argumentacją i dała im słusznie merytoryczny odpór. Natomiast no, wydaje się, że też politycy opozycji nie wyciągają wniosków z błędów. No tak, ale panie redaktorze, przerwę na chwilę, bo tutaj Senat, no właśnie, działając w duchu tego ostatniego wezwania, Senat Rzeczpospolitej Polskiej stanowczo sprzeciwia się wykorzystywaniu postaci papieża do politycznych rozgrywek przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Takie postępowanie uwłacza godności Jana Pawła i lekceważy jego dorobek i nauczanie. Senat RP wyraża papieżowi Janowi Pawłowi II wdzięczność za odzyskaną wolność i niepodległość naszej ojczyzny i obudzenie poczucia godności wśród narodów świata. Stanowisko tak brzmi Senatu, że to PiS wykorzystuje. Ja rozumiem, że Senat, jeżeli w tej uchwale jest mowa o tym, żeby nie wykorzystywać Jana Pawła II do politycznych rozgrywek, no to rozumiem, że to jest apel skierowany do stacji TVN24 i do polityków opozycji, szczególnie Platformy Obywatelskiej i Lewicy, którzy podchwycili tę kłamliwą narrację uderzającą w Jana Pawła II i próbowali jeszcze właśnie w tym duchu się wypowiadać i tłumaczyli, że bardzo ważny materiał i trzeba się nad nim pochylać. Rozumiem, że oni przygotowali w takim razie uchwałę, którą adresują do samych siebie. No, ale to może do tego nie trzeba było uchwały, bo to nie jest w tym momencie uchwała, która broni dobrego imienia Jana Pawła II, tylko wzywa, jak rozumiem, polityków Platformy Obywatelskiej i Lewicy do opamiętania. No, być może jest to też potrzebne, ale to nie nazywajmy tego uchwałą w obronie dobrego imienia Jana Pawła II. Zresztą Jan Paweł II jako sam, on nie potrzebuje, on się obroni, myślę, że na stulecia i jego dziedzictwo, jego nauczanie przetrwa. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Zresztą widać, że ta operacja, bo to była specjalna operacja medialna uderzenia w Jana Pawła II, ona się nie powiodła, bo wkrótce był potem sondaż. Dla 60% Polaków Jan Paweł II niezmiennie pozostaje autorytetem. I to bardzo dobrze, bo to jest oczywiście próba uderzenia w świętego Jana Pawła II, czyli w autorytet. To jest próba uderzenia w autorytet, w Kościół katolicki, a jeżeli się obali autorytet Jana Pawła II, na którym jest ufundowane całe nauczanie moralne Kościoła w ostatnich dziesięcioleciach, jest ufundowane także na katechizmie Kościoła katolickiego, na tym, co głosił Jan Paweł II, jeżeli to się podważy, no to dostajemy człowieka, który nie jest ani ukorzeniony, ani nie ma sensu. A jeżeli człowiek nie ma ani korzenia, ani sensu, to odwołuje się do słów samego Jana Pawła II, no to tak naprawdę jest zgubiony. No to tego człowieka można zmanipulować w dowolny sposób. Jak rozumiem, o to chodzi. Oderwijmy od Jana Pawła II, od korzenia, od sensu, a wtedy zmanipulujemy i wmówimy już wszystko. Panie redaktorze, porozmawiajmy w takim razie o związkach i rozstaniach. Te rozstania miłosne pewnie są bolesne, a czy te polityczne są bolesne i te związki, no też chyba bywa różnie. To może zajmijmy się na początku tą koalicją Prawo i Sprawiedliwość Suwerenna Polska Teraz. No, kolejna wypowiedź rzecznika rządu Piotra Millera, że do tanga trzeba dwojga i tutaj rozchodzi się o kwestie sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego, sędziów pokoju, pakietu Fit for 55 i tak dalej, i tak dalej. Jak pan ocenia ten związek polityczny? Jeśli go miałbym jakoś określić, to jako małżeństwo z rozsądku. Są takie małżeństwa, które z rozsądku są zawierane. Paradoksalnie one bywają bardzo trwałe, bo często nawet jeżeli to jest jakieś małżeństwo aranżowane, to potem okazuje się, że jednak uczucie tam się rodzi. Powstaje, tutaj, tak?
Tak, tak. I takie małżeństwa zresztą to są znane też nie z naszych kręgów cywilizacyjnych, ale tam, gdzie nadal są aranżowane, na przykład na wschodzie Turcji, o takich słyszałem. I są, często ci ludzie bardzo praktycznie prawie się w ogóle nie znają i okazują się to małżeństwo bardzo trwałe. Ale przechodząc na grunt polityczny, no, jesteśmy na pewno przed, znaczy obóz Zjednoczonej Prawicy jest tutaj przed fundamentalnymi decyzjami dotyczącymi kształtu list wyborczych. Na pewno też politycy Prawa i Sprawiedliwości zdają sobie sprawę, jak wyglądała ta kadencja szczególnie, że tutaj te oczekiwania kiedyś solidarnej, teraz suwerennej Polski były narastające i ta siła posiadania, no w tej chwili, stan posiadania w tej chwili 20 posłów, też rodził pewnego rodzaju turbulencje. Z drugiej strony myślę, że jest przekonanie wspólne, że jakikolwiek rozłam, żeby nie nazwać tego separacją bądź rozwodem, stosując dalej tę terminologię znaną nam z życia po prostu osobistego, że jeżeli by to do tego doszło, no to może to mieć konsekwencje jednak rażące dla wyniku tych wyborów. Suwerenna Polska, czy kiedyś jeszcze Solidarna, ma swoich wyborców. Nie są oni może bardzo liczni i trochę to też brutalnie skonstatował marszałek Terlecki, mówiąc, że suwerenności chce bronić ugrupowanie, które ma 1%, ale no często to nie jest to 1%, czasami w sondażach bywało i 2, i 3%. To w tych wyborach będzie się liczył każdy głos, więc nawet wynik 1%, nawet odjęcie 1%, 2%, 3% głosów może mieć finalnie bardzo ważkie konsekwencje, jeżeli chodzi o liczbę mandatów. Ta ordynacja jest specyficzna, premiuje duże ugrupowania i tutaj każdy głos, każdy promil, każdy procent będzie miał znaczenie. Myślę, że jest ta świadomość i w tej chwili to jest takie trochę moim zdaniem przeciąganie liny w kontekście tego, jak będą kształtowane listy wyborcze. No, suwerenna Polska na pewno ma duże też apetyty, chciałaby na pewno powiększyć swoją reprezentację w parlamencie. Z drugiej strony na pewno prezes Kaczyński też myśli o tym, że każdy poseł więcej suwerennej Polski, no to też w przyszłej kadencji będzie to rodziło konsekwencje dla funkcjonowania rządu, czy dla funkcjonowania w ogóle tego bloku politycznego. I stąd pewnie przeciąganie liny. To porozmawiajmy teraz może, bo to jeszcze nieoficjalny związek, ale chyba tam jakaś relacja powstaje, choć zobaczymy rzeczywiście, bo tam też, no tak, to najpierw rozstanie polityczne Bogusława Sonika z Platformą, z Koalicją Obywatelską. Bogusław Sonik będzie chciał chyba wejść w relację z PSL-em i wszystko wskazuje na to, że wejdzie. A z drugiej strony tym samym Koalicja i Platforma robią miejsce chyba na ten lewicowy elektorat. Jak to wygląda z tej strony? Bo jeszcze z kolejnej chyba można powiedzieć, że lewica może czuć się trochę zazdrosna o swój elektorat teraz, czy nie? No, lewica na pewno czuje się zazdrosna, zresztą wyrażała to wielokrotnie, bo nawet wskazywała, że Donald Tusk podchwytuje pewne hasła, które rzeczywiście akurat to trzeba oddać lewicy, były zawsze z nią immanentnie związane, chociażby to hasło mieszkanie prawem, a nie towarem. No to nagle się okazało, że to Donald Tusk podchwytuje, także tego typu programy jak babciowe, no to, to były tego typu socjalne programy, które były wizytówką ostatnio Prawa i Sprawiedliwości, no i lewicy, która też częściowo je popierała. Więc tutaj na pewno lewica może być zazdrosna. Jeżeli chodzi o Bogusława Sonika, to tak, ja rozumiem, że on teraz odchodzi, ale tak trochę był, można powiedzieć, bardzo cierpliwy, albo właściwie dopiero wtedy, kiedy się okazało, że jednak nie zostanie wystawiony na listę, to dopiero ten rozejm przyjął, czy zdecydował o tym rozejmie. Wydaje się, że jeżeli był tak czysto ideowo się chciał kierować, no to w momencie, kiedy Donald Tusk zakomunikował, że popieranie zabijania dzieci nienarodzonych do 12 tygodnia będzie warunkiem znalezienia się na liście, to powinien wtedy powiedzieć, nie zgadzam się, w związku z tym opuszczam Platformę. A nie tak, że dopiero czekał, okazuje się, że nie znajdę się na liście, no to jednak dopiero opuszczam. To taki gest czysto powiedziałbym też takiego merkantylizmu politycznego. No pewnie, no tak jak sam zresztą zapowiada, znajdzie się w Koalicji Polskiej, tam ale to znaczy, że już może mieć tę pewną jedynkę, bo wiemy, że te jedynki to są jak świeże bułki
no, bardzo chciane, ale... Nie, no jedynkę to chyba nie, no to nie, chyba nie jest tak, że aż jest taką wartością i masz aż tak rozpoznawalne nazwisko, żeby dostał tam jedynkę. Myślę, że tam są politycy, którzy i z PSL-u, i z tych koalicjantów PSL-u, no i teraz jeszcze Słowni przede wszystkim, którzy będą o te jedynki się bić. Zresztą były takie doniesienia, no, to, no właśnie, bo przeszliśmy do kolejnej relacji PSL-Hołownia, bo... Tutaj też ta relacja jest już trwała, czy jeszcze nie? No z moich informacji wynika, że tam o trwałość tej relacji, to do tej trwałości to daleko. Raczej nawet niektórzy, takie moje źródła mówią, że tu jeszcze obserwujmy sytuację, bo to może być tak, że jeszcze ten związek się rozpadnie. Rozpadnie, tak, no wręcz rozpadnie. Bardzo dużo jest punktów spornych, od list wyborczych po sprawy programowe, personalne, po szefów komitetu wyborczego, na tym kończąc, a jeszcze jest po drodze parę innych spraw. Panie redaktorze, chcę jeszcze zapytać o to, co wydarzyło się pod Bydgoszczą w kontekście właśnie tej rosyjskiej rakiety, która tam spadła. Już możemy zauważyć negatywne opinie. Dlaczego, jeśli o tym premier wiedział, nie powiedział o tym zdecydowanie wcześniej? No, tutaj komendanci mówią, osoby odpowiedzialne też za te poszukiwania i to, co znalazły, że wszystko było zgodne z procedurami. Jak teraz, czy to będzie też podgrzewana emocja? Bo pewnie samemu Putinowi by na tym zależało. Na pewno będą podgrzewane emocje, już część polityków opozycji to wykorzystuje. Ja uważam, że stanowisko premiera rozumiem w taki sposób, że jednak tutaj przede wszystkim obieg informacji musi być w obrębie sojuszników, przede wszystkim naszego strategicznego partnera, czyli Stanów Zjednoczonych i NATO. I premier też, nie komunikując pewnych spraw, to są sprawy objęte jednak klauzulą tajności, to są sprawy niezwykle wrażliwe. Każdy fałszywy ruch, każda fałszywa przyspieszona decyzja może rodzić niewyobrażalne konsekwencje. Ja interpretuję to w taki sposób, tę powściągliwość premiera uzasadnioną, moim zdaniem, w mojej opinii uzasadnioną, jako to, że obieg informacji jest wśród sojuszników, natomiast opinia publiczna będzie informowana być może nawet post factum i być może słusznie, a politycy opozycji też powinni wyciągać wnioski z przewodowa. Wiemy, tam też było bardzo dużo dezinformacji, sprzecznych informacji, zachowano się racjonalnie, zachowano się powściągliwie, skonsultowano się z sojusznikami, zostały podjęte właściwe decyzje. Podżegano do szybkich akcji, do szybkich reakcji, tak samo tutaj. Wiemy, że dzisiaj będzie jeszcze oświadczenie ministra obrony narodowej, prawdopodobnie dotyczące między innymi tej sprawy, bo ma dotyczyć sytuacji na polskim, jeżeli chodzi o polską strefę powietrzną. Natomiast wydaje mi się, że powściągliwość premiera jest w tym wypadku uzasadniona. No dobrze, bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Krzysztof Świątek, redaktor naczelny Polskiego Radia 24. Dziękuję, panie redaktorze. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam, dobrego dnia. A już za chwilę kolejna rozmowa i swoim politologicznym, socjologicznym okiem na sprawy bieżące w polskiej polityce i międzynarodowej spojrzy pan profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk.